Witam wszystkich bardzo serdecznie w Nowosądeckim Ratuszu. Witam szanownych gości, witam pana starostę. Witam również wnuka naszego bohatera. Witam tych wszystkich, którzy są tutaj w mundurach i bez mundurów. Bowiem w różny sposób służymy ojczyźnie, ale szczególnie właśnie tutaj, na Sądecczyźnie, cała południowa Małopolska, to miejsce, które wielokrotnie udowadniało, że Polacy potrafią dla Polski pracować, ale też walczyć o jej niepodległość, o jej byt. I dzisiaj tak symbolicznie chciałem podziękować wszystkim bohaterom, tym znanym i tym nieznanym. Myślę, że taka uroczystość jak dzisiejsza. Bardzo się cieszę, że widzę tutaj właśnie pana Jana Ruchałę, który z moją rodziną też jest związany od wielu, wielu lat. Jest też symboliczna. Pokazuje nam, jaką drogą młodzież powinna zmierzać i cieszę się dlatego, że tutaj tak jesteście reprezentowani. Po tym, że nosicie nasze polskie mundury, widać, jak bardzo kochacie naszą ziemię, Polskę. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2019 roku o nadaniu pierwszego stopnia oficerskiego. Na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek ministra obrony narodowej, niżej wymieniony mianowany zostaje pośmiertnie na stopień podporucznika. Szeregowy Piotr Giza, syn Michała, rocznik 1883. Postanowienie podpisał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Gratuluję, dziękuję. Dziękuję, panie prezydencie. Przede wszystkim chciałem podziękować panu prezydentowi za zorganizowanie tej uroczystości w tej sali, która jest sercem miasta w ratuszu i to w sali marszałka Małachowskiego. A przypomnijmy, że w tej sali zasiadał także marszałek Piłsudski. A tenże Piotr Giza, mój dziadek, był żołnierzem 3. Dywizji Legionów właśnie marszałka Piłsudskiego. Historia Nowego Sącza to historia także i biografie ludzi, którzy tworzą to miasto, tych rodów jak Sichrawów, Kustroniów, obecnego tutaj pana prezydenta też się wpisuje w historię rodu. Piotr Giza miał 8 hektarów ziemi. Na jego włościach jest zbudowanych 13 domów. Także część fakru spoczywa na jego ziemiach. Mój dom rodzinny też. Pamięć o tym Piotrze Gizie jest żywa w rodzinie, dlatego że 4 prawnuków nosi jego imię, także mój jedyny syn. I niejako ja tego dziadka Piotra Gizę po 70 latach niemalże wskrzesiłem, bo wojsko go uśmierciło. No taka była sytuacja. Jest to szczególna sytuacja, dlatego że odbywa się to w stulecie wojny bolszewickiej. Będą obchody. I myślę, że w tej sali ratuszowej, jak miasto liczy 728 lat, chyba to jest pierwsza taka historyczna sytuacja, że patent oficerski pośmiertnie wręcza się w tej sali, w której przybył też sam marszałek Piłsudski. Dziękuję. Pozwolę sobie oczywiście pogratulować tak wspaniałych przodków i bohaterów. Wszyscy sobie zdajemy sprawę z faktu, że gdyby nie takie osoby o takiej patriotycznej postawie, to pewno byśmy nie odzyskali niepodległości po 123 latach zaborów i później w okresie XX wieku, a więc I i II wojny światowej. Chciałem złożyć podziękowania i gratulacje. Cieszę się, że możemy tutaj odznaczać, gratulować takim osobom, którzy tak bardzo zasłużyli się dla naszego kraju. Jeszcze raz wielkie podziękowania, gratulacje i chciałem złożyć na ręce tutaj taki list gratulacyjny i życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję.